czasie nagrywania hybrydowego Audi Q5 Sportback. Przyjechał tutaj kolega, który niedaleko mieszka i przywiózł nam pokazać i 8, która też jest hybrydą w ciekawej wersji Roadster, bo ich jest bardzo mało bez dachu. Samochód ma łącznie 374 konie, tam jest 262 z spalinowego 1.5 turbo 3-cylindrowego i 132 z elektrycznego, który co ciekawe ma dodatkową skrzynię biegów dwubiegową, bo spalinowy jest na 6-biegowym automacie. 4,4 sekundy do setki to jest całkiem szybki samochód, ale rewelacyjnie wyglądający, bo drzwi się mu podnoszą do góry. To chyba jedyna taka hybryda. No oprócz... Nie no, w sumie jeśli chodzi o hybrydę, to chyba... Konrad, Ferrari mają podnoszone jakieś hybrydowe, jest Ferrari, co ma podnoszone drzwi? Co może mieć podnoszone drzwi, być hybrydą? Może FXX? Nie, on nie ma tutaj do góry. No nie ma. No to nie ma takich. Tak mi się wydaje, że to jest chyba jedyna hybryda, która może mieć podnoszone drzwi. Tylko FXX jest hybrydą. La Ferrari. FXX to był poprzednik. Piękny wóz. Cichutki, zwinny, sprawny. Z tyłu ma tutaj mały. Do góry są? W La Ferrari? Dobra, to jest jedna z dwóch znajomych mi hybryd, która ma podnoszone drzwi. No wygląda rewelacyjnie. Swego czasu nagrywaliśmy europejską premierę tego Roadstera. Tutaj jest przycisk. Tak to. Tak się otwiera. O, tutaj jest. Dużo jeździłem tą i8-ką z dachem zamkniętym. Taką niebieską samochód robił ogromne wrażenie. Pierwszy raz z naprawdę wielu samochodów, które testowałem, się spotkałem z tym, żeby ludzie podchodzili i chcieli sobie zdjęcia robić z tym autem. Rewelacja.